Jesteśmy. Ale jesteście głośni. Sensor, woda i Ghost Event. A, nie mam nic, dobra. Ghost Event, motion sensor, dobra, no to ja biorę. No dobra, no to weźmy, musimy się podzielić. Ja mogę iść z Ernim, czy ktoś zechce ze mną, nie wiem. Może ktoś chce. Ale przy tak dużej lokalizacji może pierw rozstawmy te czujniki dźwięku i będzie nam łatwiej. Wiesz, chodzić... Co? Czujniki dźwięku może rozstawmy pierw i będzie łatwiej, bo usłyszymy sobie je, jak dobrze rozstawimy. Też możemy, znaczy termometr, to ja wezmę jeden. Jak ja na niego wyjdę, to handby będę miał od razu. Daniel Deng White. Duch odpowiada samodzielnie czy w grupie? Wziąłeś Erni ten? Ja brałem klucze. Ja wziąłem klucze. Czego się nie dowiesz? Jaki umieralnik ty chcesz dołączyć, bo nie zrozumiałem. Ja idę w lewo, rozstawię pod schodami. Ja w lewo pod schodami rozstawię czujnik. Oj, tak szybko mówią do niego. Chyba chcą go szybko zdenerwować. Szybko chcą go zdenerwować, widzę. Czujnik rozstawiony pod schodami. Show yourself. Show yourself. Gdzie jesteś, Ernie? Okej. Oj, to współczuję. Współczuję. Give us a sign. Where are you? Przerywam ten odcinek, ponieważ słuchajcie, jak widzicie, odcinek jest nagrywany z zupełnie nową ekipą, z Ernie, Sakebi, Cosmgiem. I słuchajcie, w linkach pod tym filmem macie ich kanały na Twitchu, na YouTubie. Także zostawcie ode mnie im łapkę w górę, komentarz, subbika bądź obserwowanko, w zależności, który kanał wybierzecie. No i co, ja dłużej nie gadam. Pod tym filmem koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze, subiki, bo one są mi bardzo potrzebne, żeby algorytm YouTube'a znów mnie polubił. No i co? Wracamy do odcineczka. Daniel! Give a sign. Musimy porozmawiać, Daniel, bo to tak nie może być, wiesz? Musimy porozmawiać. Nie masz się wreszcie, wiesz, nie chować po kątach. To jest na pewno profesjonalista, skoro on tak się nie chce nam pokazać? Give a sign. Daniel, jakiś taki... Daniel, pli, no... Wstydzi się nas. Słyszę siebie. U ciebie. Musisz trochę przyciszyć chyba w... Show yourself! Daniel, musimy pogadać, słuchaj, bo to tak nie może być. Jest sprawa. Sprawa. Sprawa dla reportera. Daniel, Daniel! Daniel, show yourself! Give a sign. Where are you? Twoja baba nie zdradziła cię tak naprawdę. Tak dobrze. Twoja baba cię nie zdradziła tak naprawdę. Ona po prostu... Ej, wy tu gdzie znaleźliście kość, zamykaliście drzwi? Okej, dobra, możesz być zły na nią, ale czemu jesteś zły na mnie? Ja nie miałam nic z tym nic wspólnego. No odezwij się, weź kolego, no. Ze szkolnej ławki. Tu. Weź, Daniel, kurde. Daniel, nie, bo... Are you here? Kto zmarł?
Ja nie żyję, jakby co. A gdzie zginąłeś? Gdzie on się pojawił? Nie, no bo... Wziął się na mnie. Kto mówi, który to powiedział teraz? Czosnek czy Gremlin? Ja żyję, ja żyję. Czosnek, Czosnek. Czosnek, Czosnek, a to Gremlin był, dobrze. Nie, no ja spokojnie sobie żyję, idę. No dobra, ale to czekaj, gdzie ten duch jest? Gdzie jest duch? Poszukajmy ciała i pewnie gdzieś będzie w okolicy. Okej. Hunt jest. Are you fucking kidding me? No, musi być na dole. On jest na dole. Zobaczcie, że nie słychać tupania nawet. A rozstawiliście może te dźwięku? Sensory? Dobra, mam małą podpowiedź, respi się na dole. No mówiłam, że respi na dole, no. Mówiłam, respi się na dole. Oj, Dan. Ciekawe teraz na kogo leci. Nie musi na nikogo, może lecieć na wszystkich, bo to nie musi być Banshee. No nie musi być, tak. Ostatnio nam było pamiętajcie, lubi samotników, a ja chodziłem sam, to mnie zaatakował. Tak, lubi samotników. Ej, to jest 10 stopni. Musi być poniżej 10. No nie, ale ogólnie 10, to tak jakby dziwnie, że... To na całej szkole jest tak. Gdzie ty masz to 10? Dobra, mam 11. Bo jak on chodzi po korytarzach, bo jest Hunt, to gadajcie wtedy się zimniej robi. A tak, tak, tak. Gadajcie na tym, na pełnym tym. No, w sensie na radio. Cosnek, słyszę się cały czas. Masz go? Nie. Podczas Hunta po prostu wy też nasłuchujcie kroki, nie? Trzeba znaleźć ciało. Wszyscy żyją? Halo, wszyscy żyją? Halo, wszyscy żyją? Dobra, gadajcie na radio. Nie, bo to drzwi nie było. Dobra, podpowiedź, respi się w stołówce. Ale nie musisz nam podpowiadać, spokojnie, byśmy dotarli do tego, tylko... Jakby spokojnie, nie muszę podpowiadać, naprawdę, my tutaj poradzimy, ja... Same hunty macie. Kupitujecie kogoś.
Przez chwilę miałem 9 stopni na korytarzu przed sobą, więc on musi być tu bardzo blisko. Jak tam? Ja żyję, idę do Vana. Proponuję chyba sobie pod ten 9 stopni. No tak, tak. Dożyjemy tego wyjścia. Wszyscy żyją? No ona podobno jest w stołówce. Kurde, najgorsze. Chodźcie do wyjścia. Idę. Gdzie jest wyjście? W tę stronę. Dobrze, że idziesz. Ja żyję. No to ten, no. Ja otworzyłem drzwi i mi wyskoczył od razu. Ja miałem farta, bo schowałem się w pomieszczeniu bez drzwi. Nie, po prostu zajechał u kogoś. Kurde, jesteśmy we dwójkę, to nie będzie tak łatwo. O, dam radę. Myślę, że... A nie wiem. Co? Może na radyjku mam echo tylko, bo normalnie chyba nie słyszysz echa, czy słyszysz też? Czekaj, mówię. Nie, no jest echo. Może od słuchawek. Może coś mi przybija, nie wiem. Gdzie jest stołówka? Powiedz mi, gdzie jest stołówka tutaj? Nie mam pojęcia. W sumie na szkole chyba grałem tylko raz. Nie, no wiele razy, ale stołówki jakoś tak... Dobra, jak już podpowiadacie, to powiedzcie, gdzie jest ta stołówka. Szybciej to zrobimy. Dobra, pierwsze piętro. Pierwsze jednak piętro? Dobra, łykaj tacy. Znaczy nie na górze, mi chodzi parter. A. No to pierwsze piętro. Ja mam tylko 3%. Jak ty masz? Bo tapsy łyknę. Ale wiesz co, jedyna podpowiedź, którą na 100% wiemy, to tak, to co ja ci mogę powiedzieć, to to, że długo chęciła, ja byłem schowany w pomieszczeniu bez żadnych drzwi,
I do mnie, ja nawet jej kroków nie słyszałem, czyli nie będzie w tej stronie, gdzie się świeci. Czyli będziemy musieli pójść w drugą stronę. I tam będzie gdzieś ta stołówka. Czyli po prawej stronie. Ale stołówka jest większa. Na środku jest sala gimnastyczna. Mhm. To może to po lewej? Słyszę się cały czas, kurde, nie wiem o co chodzi. Dokładnie. A, dobrze mówi, no tak, no to czyli... To jest po prostu od razu po prawej, no to musimy środkiem wchodzić, to czekaj, to my już na pełnej. Czekaj, to ja bym... motion sensor możemy, chodź weźmiemy jeszcze tapsy raz. To może nie będzie od razu hańcić nas, skoro no. zostało nam. Ustawię od razu kamerę, która tu jest, to się świeci. Dobra, idę. Czekaj, czekaj. Jeszcze poczekaj, zobacz się ten. To jest ta. Patrz, widzisz? Mhm. To jest ta kamera. Ona świeci na ten korytarz do schodów i tam jest ta, chyba te drzwi od razu po prawej. Za schodami. To jest właśnie tam. To w zasadzie nie wiem, czy kamery rozstawiamy, bo orby chyba stąd będzie widać, czy nie? Czasami widać, czasami nie. To jest bardzo, wiesz... No wiem, one lubią się bugować. Czekaj, to po prawo, tak? Mhm, tak, tylko tak. Gdzie my się schowamy teraz? Musimy ustalić, gdzie schowamy takie czego. Trzeba będzie znaleźć drzwi naprzeciwko. Dobra, no to rozstawiaj rzeczy, które masz i ja lecę po pozostałe. Mam tyle, co ty. Dobra, chodź. No. Patrz na górę, jak masz exit w lewo, to... Jasne. To zawsze będzie wiedzieć, gdzie uciekać. Niczego. Kurde, będzie ciężko. Nie, no naprzeciwko mamy kible chyba bodajże. Znaczy, jak już mamy zlokalizowane, to jest na spokojnie. Zależy, czy ona się respi przy samym wejściu, czy ona musi przejść przez stołówkę, bo jeżeli wejść przez stołówkę kawałek, to jeszcze da mi się schować, nie? No. Pamiętaj, że na drzwi nie widzi chyba, mi się wydaje. Znaczy, one duchy nie widzą drzwi. Pokaż tu. To jest siódma kamera, dobra, dawaj następną. No po kolei, dalej. To jest 17. Oj, sorry, to ja klikam. Jest, orby, widzimy. Orby. Widzisz, tu widzisz, są orby, a na tamtej kamerze nie było widać. Patrz, tak, patrz, tak. Patrz, ona była na dziesiątce. No. Okej, są orby. Teraz jeszcze raz. Bo to może być Jean. Jak się zbliżaliśmy, to mogła atakować, wiesz? Tak, ale Jean atakuje szybciej, jak jest światło włączone, więc trzeba by było włączać. Zaniosę czytnik ruchu, bo mamy w zadaniach. I gadałkę. Sensor, no. I single Steven. No dobra, no to ja biorę krzyż, biorę radyjko. Powiedz, coś jeszcze potrzebujemy takiego? Znaczy ja radyjko mam, gadałkę mam. I... A masz, dobra. I ja czytnik ruchu mam do zadania. A masz... Może sól weź, to... Sól to może. Nie mam. Nie, to ufalka się bardzo przyda, wiesz? Tak, ale w soli możemy widzieć odciski. A to odciski nam niepotrzebne są w sumie. Ale jako dowód. No właśnie wiem, że słuchać u Gremlina, ale ja nie wiem, wiesz jak to wyłączyć? Żeby słuchać, bo mnie słuchać u ciebie bardzo. Wiesz co, szczerze mówiąc nie jestem w stanie tego w tej chwili. Ja najwyżej zrobię tylko z tobą tą jedną mapkę i pójdę sobie, wiesz? No spoko, tak. Znaczy nie ma problemu, to wiesz. Z kim gram? Z jednym też z twórców. Ty grasz na... Jeszcze raz.
Jeszcze raz, jakie było pytanie? Co? Pytanie jakieś zadawałaś? Nie słyszę cię, to jeszcze raz powiedz. Mówię, że pytanie zadawałaś. O, książkę zapisał. Schowałem się w sali na chwilę, bo chcę coś sprawdzić. Dobra. Mamy albo Shade, albo Yurei. Pokaż, czekaj, to zobaczę. Albo będą mroźne temperatury, co odpada. Moim zdaniem, albo AMF 5. Nie wiem. Nie wiem, gdzie zdechli. Gdzie wyście padli? Wyjściu. Jak gdzieś tam parterze, ale też przy wyjściu. Ale które? Mama MF. W jakimś pokoju. A masz MF, dobra, to weź wrzuć. Wrzucę. Are you here? Czy mógłby któryś z duchów wstać przy MF-ie i przynajmniej na tyle być pomocny? Wiesz co, ja się schowałem w sali naprzeciwko, będę słyszał, jak zaatakuje. A motion postawiłem, jakby co? Szukam, gdzie jest stołówka. Postawiłeś motion? Tak, ale tylko jeden. I nie wiem, czy wiesz, czy on tam dotrze. No. Dobra, przestawiłem. Dobra, czekaj, zobaczę. Czekaj, bo boję się, że Hunt się zaraz zacznie. No 40%, ale... Pokaż motion sensor. Wracam po aparat. On przy głównym jeden padł. Bo znalazłem jego zwłoki. To wchodźmy bocznym. I obok drzwi zostawimy w stronę wejścia sound sensor, żeby wyłapało ducha. Bo chodzi po prostu o to, że on może wyjść, nawet nie przejść przez ten sensor. I może wyjść i po prostu przejść w stronę, tak jak szedł w stronę Arniego, nie? Okej. Okay. Ja zrobię zwłok. Po prawej stronie. To czy jakby co, ja zostawiłem tam też drzwi otwarte naprzeciwko w sali, wiesz? Od stołówki. Dobra, ja tam się nie boję, moi drodzy. Było 2 stopnie w sumie, więc nie wiem czy może, to chodź, nie, na prawo chodź tam. To czy ja zrobię tutaj zdjęcie, bo tu jest są zwłoki tuż obok. A zaraz sprawdzę. Mamy. Ernie, MF, stołówka jest po prawej stronie. Siedzę w stołówce.
Are you here? Show me a sign. Show me a sign, ghost. Nie pamiętam. Ghost, show me a sign. I don't scare you. Are you debil? Where are you? Show me a sign. Show yourself. Show yourself, ghost. Show yourself. Jestem naprzeciwko sali, tak jakby na korytarzu i do drugiej sali od razu jakbym wchodził, wiesz? Także w miarę bezpieczny. Nie wchodzi na pewno? Chyba nie. Show yourself. Show yourself. Where are you? Daniel. No kurde, no nie mogę, jak mam wchodzić MFA? Siema Wełna, siema. Mam właśnie powiedzieć, czy on się respił przy wejściu, czy jeszcze przechodził przez stołówkę w razie tego? On się może, wiesz, w różnych miejscach tej stołówki zrespić. Show yourself! Where are you? Show yourself. Widziałem gościa. No dobra, ale to w dalszym ciągu. On się zrespił w rogu sali, wiesz? Nie, jakby na samym początku, tylko że tu w rogu. Jakby na prawo od aparatu, od kamery. Może tam się MF trzeba rzucić. Przesunąłem. No i co dalej? Będę go dalej wzywał. Show yourself! Give me a sign! Where are you? Proszę odcofnąć się, żeby wiesz, bo jesteś sam. Where are you, ghost? Show yourself! Show yourself. Daniel White. Daniel White, give me a sign. Give me a sign. Daniel, you fucking bitch. I'm sorry, Nvidia. Kill me. Nie będzie gadał. Are you here? Give me a sign. I don't scare you. I don't scare you. Okay, I'm not afraid of you. But I'm not scared of you. Show me a sign, ghost! Masz większe jaja niż ja, bo ja tam nie chcę wejść. No i co? Weźmy go tak, wkurzajmy spokoju. No.
Fuck you, fuck you, fuck you, kill me, 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 kill me. Hunt, 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 hunt. Ja poczytam w tym czasie książkę, zobaczę, czy coś mamy, jakieś podpowiedź. Shade Yurei, Shade Yurei. Nie no, on nie daje, znaków, jak jesteśmy razem, ale Hans... Yurei... Daniel. Shade. Daniel! Możemy mieć taką podpowiedź, że możemy zapalić mu jointa i na przykład jeżeli nie będzie żadnej aktywności przez jakiś czas, to będziemy wiedzieli, że to jednak Yurei, bo dość mocno spadło ludziom sanity bardzo szybko. No tak, tylko że no teraz już nie ma żadnego, wiesz, hunta ani nic, żeby to sprawdzić. Natomiast to wiesz co, to jeżeli chcemy hunta wywołać, to idź do auta. Czy ja mam pójść? Prowadzisz mnie? Muszę być dżentelmenem. Tak. Fuck you, Daniel. Fuck you, Daniel. Fuck you. Daniel. Siema, Wiko. Ty żyjesz? Dobra, żyję. Ty patrz, wkurzyłam go imieniem. Albo czym innym. Patrz, ledwo opuściłaś szkołę i w tym momencie była tak, bo akurat tobie pozwolił wyjść. Tak, bo ty wyszłaś. No. No to ja obstawiam, że... Nie wyszłaś? Wkurzyłam. Byłam z tobą, za tobą byłam. A, ja cię nie widziałem. A, okej. Okay. Ej, dobra, powiedz mi. Czemu ja siebie słyszę u ciebie? Nie wiem, ale to ja to naprawię na inny dzień, wiesz, nie będę w stanie teraz tego naprawić. Dobra, to już wiem, skoro wiesz, o co chodzi. Nie wiem, bo tylko z tobą to mam. Tak? No kurde. No. Ty jesteś w aucie? Dobra, to nie on łazi, to łazi Ernie razem z Cosnykiem. Ty jesteś w aucie? Nie, ja siedzę w busie. Czyli to Ernie łazi. Dobra, to ja pójdę do niego, może zrobię zdjątko i zginę. Jak ja na pierwszym piętrze jestem. Czyli to był duch. Nie wiesz, no dobra, no to w takim razie to był duch. No tak, zobacz, zaliczyło motion sensor. Jest przed tobą chyba duch, bo motion sensor się podświetla. Chodzi tu, albo tu. Show me a sign. To Ernie na pewno. Are you here? No to nie jestem ja. Show me a sign. Show me a sign. A gdzie jest?
W sali w kącie. Przeklapany czat. Zginę. Dobra. Słuchaj, dla mnie to bardzo pasuje na Shade'a. W sensie, bo Shade... Mi też. A co potrzeba na Shade'a? No, na Shade'a potrzeba MFA level 5. Tylko właśnie. Na Yuri Freezing. No właśnie, myk jest taki, że temperaturę mieliśmy niższą, tam 9 czy coś, ale. Yuri rzucają rzeczami, ale. Ale AMF w ogóle nie drgnął, jak byliśmy, wiesz? Jak ja byłem tam, bo ja byłem w sali naprzeciwko i w ogóle nie słyszałem w ogóle tego. Tak, 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 tak. I żeby Chodź, puścimy tego może, co? Dobra. Ja i tak się tam przeraziłem w środku, bo myślałem, że zginę, bo jak był Hunt, usłyszałem to jego, wiesz, takie beknięcie, tak jak on jest tuż obok. Wiesz co, bo to tuknięcie jest zawsze, jak kończy się Hunt często, wiesz? Mhm. Żegnajcie! Spadaj! Ej, widzę, że mamy zdjęcie ducha, tylko go nie zliczyło. No i co ja mam teraz zrobić, no? Uciekaj! Co to było? To był Shade? To jest Shade chyba. Jak mnie wbiło w ścianę! Ale nie fakt, że te drzwi mi się zabagowały i postanowiłem zrobić zdjęcie. O nie. Siema Kacel, siema Wiko. Sorka, że tak mnie odpowiadam, ale wiecie, jak jest nagrywka i to akurat mam farta i nagrywam wspólnie z Bożem. Sakebu. Zaraz będzie Among. Już zaznaczam. No zaliczyliśmy tutaj do tego. Tak, gotowi. Zaznaczone. Jasne, będę się. Zaraz, moi drodzy, będzie Among. Już za chwilę. A, jednak. Shade. Ale miałem pecha z śmiercią. Thank you.